Witam ponownie wszystkich. Dzisiaj znowu nad małą, fajną podlaską rzeczką, w tym samym miejscu co ostatnio. No plan na dzisiaj jest taki, żeby połowić na spławik, powypuszczać zestaw, porządnie zanęcić, bo ostatnio jak tu byłem, to zrobiłem tylko taki krótki rekonesans. Nie miałem za dużo zanęty. Chciałem tylko sprawdzić, czy w ogóle jakaś reakcja będzie. No i trafił się ten duży jaś. Jakieś tam brania, jelec. Coś tam spadło. No i postanowiłem się trochę lepiej przygotować do tego wyjazdu. Mam więcej zanęty. No i porządnie chcę zanęcić. Porządnie chcę kulę skleić, bo wtedy nie miałem kleju. Trochę gliny tylko miałem, ale dzisiaj oprócz gliny to mam bentonit. Także kule wyjdą jak kamienie. Nie będą za szybko rozmywane. I zobaczymy, co dzień przyniesie. Dziwna trochę sprawa, bo jak ostatnio tu byłem, to było mniej wody. A tutaj, o, pozalewało. Niby woda ma spadać, a ona się troszeczkę podniosła. No ale sprawdzałem, tragedii nie ma. Trochę tutaj po tym bagienku 10 metrów będę musiał ten ponton przeturlać. Ale nie będzie problemu, bo nie jest za głęboko. Na dużych kółkach dam radę. Nie przedłużam. Odezwę się, jak już będę na wodzie. Tutaj zaraz tylko wstępnie dowilżę zanętę. Potem na miejscu jeszcze raz dowilżę, tak żeby już była taka, jaka powinna być. Mniej więcej miejsce mam już upatrzone, gdzie się zatrzymam. No i odezwę się, jak już tam właśnie zaparkuję. Do usłyszenia. Zrobiłem na początek 5 kul. Twarde jak kamienie. Zaraz je wrzucę. Poczekam trochę i zacznę puszczać. Przygotuję zestaw. Zobaczymy, co dzisiaj się zadzieje. Może jakieś płoteczki, jelce będą podgryzały. Pogoda dobra, pochmurno. Wiatr minimalny, nie będzie przeszkadzał. Na plusie, przymrozków nie było. Tylko łowić. W tej zanęcie same rarytasy. Mam tutaj sezam, dynię, słonecznik, konopie, len, odsiew ten z pieczywa kolorowego, co wam pokazywałem, pinka, no i co tam, glina wiążąca plus bentonit. Kule wychodzą jak kamienie. Nie będą się za szybko rozmywały. A jaki tego efekt będzie, no to
Poczekamy, zobaczymy. Zanęta powinna smakować rybką. A w takich to okolicznościach fajnych będę łowił. Oczywiście ludzi zero. Dzicz. Rzeka nieregulowana tutaj. Powinny być jakieś rybki, zobaczymy. To na razie tyle. Niech sobie spokojnie zanęta zacznie pracować, a ja przygotuję zestaw. Było branie w pierwszym przypuszczeniu. Spławik się schował, ale nie zaciąłem. Jest fajna rybka. Co to my tu mamy? Jelec. W drugim przepuszczeniu. Do siatki go wrzucę. Może nazbieramy trochę tych rybek dzisiaj. Pogoda fajna. A może być tak, że za chwilę będzie studnia. Jest kolejna jelec. Ależ branie było fajne. Jest, powtórzył.
Jelec, fajny jelec. Ta rzeka ma to do siebie, że ma bardzo fajne jelce. Jedna pinka przez cały haczyk, a druga tylko za końcówkę. Teraz już większa, fajna rybka. Fajny jelec. Znowu coś mam. Łódka. No, coś już szarpnęło tu z boku. Dwie kulki na donęcenie wystarczy. Na pierwszych kulach trochę rybek wpadło, no i trochę też niezaciętych było. Przyszedł czas na donęcenie. Tak będę co jakiś czas po dwie, trzy kulki dorzucał. Mam rybę. Płoteczka tym razem.
Coś mam większego. Raz mi wzięło, ale się nie wcięło. Za drugim razem poprawił. Może być jelec fajny. Te jelce tutaj to strasznie silne są. No i to nie jest jelec. To jaziuk nieduży. Ale co by nie było, jelce są silne w tej rzece. Do siatki później wypuszczę. Jest pierwsza ryba z nowego miejsca. Co tym razem? Łoteczka nieduża. Tutaj już jestem bardziej osłonięty. Dobra, następna pójdzie do siatki. Bardziej osłonięty od wiatru. To znaczy wiatru i tak nie ma dużego, ale w tamtym miejscu przeszkadzał mi, goniło spławik w brzeg. Tutaj płynie równo i daleko mogę puszczać i fajna głębokość. No i pierwsza płoteczka się zameldowała. Wrzuciłem 4 kule po 10 minutach. Pierwsze branie. Uciąg też nieduży. To już fajnie zanurzyło spławik. Jelec. Jak zwykle jelec. Dobra, na razie niech na wędce do wody, a ja siatkę wrzucę. Tutaj o wiele wygodniej się łowi. Tam też jest bardzo dobre miejsce, ale przy innej pogodzie. Lubię czasami sobie tak pojeździć, popatrzeć, poszukać tych miejscówek, tak żeby już jak przyjdzie sezon na całego, to żeby nie jeździć i nie zastanawiać się i nie szukać, a tak to od razu będę wiedział, gdzie siadać. Jest. Wcześniej też puknął, ale nie zaciąłem. Co tym razem mamy? Płotkę mamy.
O, coś pod kulę podeszło. Jakieś rybki się zameldowały. Mam rybę, ale strasznie daleko wzięła. Albo jelec, albo płotka. Nie. Klenik. Klenik daleko stał i pacnął. Nieduży klenik. Taki uciekł. Coś się uczepiło niedużego. Płoteczka. Jest jakaś fajniejsza rybcia. Co tym razem? Jazik nieduży. Jest rybka. Wcześniej też miałem branie, ale nie zaciąłem. Teraz się udało. Kolejna. Płotka troszkę większa. Może być. Oby częściej.
Wystarczy na dzisiaj tej zabawy. Rybki już wypuszczone. Znalazłem no, dzisiaj sobie dwie fajne takie potencjalne miejscówki na przyszłość. Właśnie tutaj jedna z nich, druga tam w dole. Równe dno, daleko da się puszczać, głębokość około 2 metrów, wolno płynie. Także powinno tutaj coś się dziać. Czym będzie cieplej, tym powinno być coraz lepiej. Tak mi się wydaje, że jeszcze jest za surowo na to, żeby to fajnie brało. Musi się jeszcze chyba wszystko ocieplić, temperaturę wody się podnieść. Te brania będą może wtedy, znaczy na pewno będą częstsze i więcej rybek będzie można złowić. Ale i tak nie jest źle, bo woda już spadła. Nie goni za mocno. O, teraz spływam cały czas, 1,90 m mi pokazuje, czyli równe dno. Fajny placik, daleko, daleko można puszczać. No, mam nadzieję, że jak się porządnie ociepli, to tutaj fajne jelce, fajne płocie, klenie powinienem łowić. Dobra, odpalę silnik i szybko do samochodu, do domu. Zrobię z tego jakiś krótki materiał z tej bardzo malowniczej, niedużej podlaskiej rzeczki. A was zapraszam do oglądania i jeżeli filmik się spodoba, no to oczywiście zostawcie subika, bo oczywiście do subików zachęcam, subikami się nakręcam. Będę miał motywację do dalszych wyjazdów i szukania tych rybek. Trochę na spinning, trochę tak jak dzisiaj na spławik, trochę na chlebek tostowy, może jakaś gruntówka lekka, tak żeby ten kanał nie był za bardzo monotonny. To na tyle. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do oglądania i do następnego razu. Hej!